bo zaśniemy. Panie Piotrku, gramy. Także Panie Królu Janie, Pan się przekwalifikuje do tempa i zagramy. Wezmę Pana w pierwszej kolejności. Grałem, Panie Rafale, cały czas gram. Teraz z Panem Piotrkiem próbuję zobaczyć, co on gra na obronę braci Karo i Kana. Z jakim efektem? Z dobrym, radosnym. Dobranoc, Panie Grzesiu. Jutro powodzenia. Panie Rafale, gramy w radosne szachy. A to jest cieniactwo. Tak w szachy grać nie wolno. Wydaje mi się, że pion H5, ruch pionkiem na H5 jest kluczowy. Łapie białe pola, co prawda tu mój groźny przeciwnik ma białopolowego gońca. Ale grozi szachin szach. Grozi szachin szach. Słabe czarne pola, mimo że ten ulubieniec na szachownicy jest. O, serwus, Panie Pawle. Jak tam w mordowni? Panie Pawle? Po partii zrobimy sobie konkurs. To, co mówiłem, pola kluczowe jest w wykładzie o końcówkach pionkowych. Pytanie jest z tego, co... No nie, nie ze mną te numery. Czego nie mogę tego? No chcę tu. Co się stało? A, pan Piotrek poddał. Panie Piotrku, F4 to jest skandaliczny ruch. Albo goniec E3, też niedobry, albo bicie na C5, albo skoczek F3. Ale w ogóle to lepiej nie grać. C3, a jeszcze lepiej nie grać E5, a w ogóle nie grać ze mną E4, bo mogę zagrać Karo Kana. Podstawił skoczka na H4, ja bym zbił pionka na D4. A, hetman H4 też groźny szach. Hetman H4, skoczek bije D4, no straszna rzeczywiście rzeź.